W tej chwili w sobotę akurat wydajemy żywność dla najbiedniejszych mieszkańców Białej Podlaskiej. Dużo tych osób, 1632 osoby do obsłużenia, także jest to robić. Jest dużo potrzebujących, staramy się zapewnić wszelkie potrzeby, łącznie z żywnością, z opieką i wszelkimi innymi dobrami, którym TCK może obdarzyć. Kolejka przez miasto. Cały plac ZGL-u jeszcze wychodzi na ulicę Żeromskiego. No niestety, każdą sobotę w miesiącu. No jest tyle tych ludzi, że niestety. Żywność pochodzi z Polskiego Czerwonego Krzyża z Lublina, z lubelskiego zarządu. No i dzięki uprzejmości pana Wojtka Chilewicza, prezydenta Michała Litwiniuka, mamy udostępniony tutaj ten magazyn, w którym możemy rozdzielać tę żywność do mieszkańców. Jak wygląda taka paczka żywnościowa dzisiaj? Każda rodzina w zależności od osoby otrzymuje konkretną liczbę produktów. Jest to mleko, olej, cukier, powidła, filet z makreli, groszek z marchewką, także takie produkty, makaron, produkty, z których no po prostu mogą sobie przyrządzać różne posiłki. Organizowaliśmy też w swoim czasie warsztaty dla tych osób. Z takiego dietetycznego gotowania. Co można zrobić z tych produktów, tak? W bardzo tajny sposób. Odbyły się one w Klubie Kultury Scena, tam gdzie PCK ma w Białej Podlaskiej siedzibę. Było zainteresowanie? Było zainteresowanie, tak. I da się rzeczywiście z tych produktów zrobić? Da się. Dużo rzeczy. Da się, bardzo dużo rzeczy. Czasy są ciężkie. Już nie wspomnę o tym, co dzieje się za granicą wschodnią naszego państwa, ale też to, co dzieje się w państwie. Inflacja, gospodarka. Takich ludzi przybywa, będzie przybywać, czy jednak staramy się walczyć z tym problemem i jednak widzimy efekty? To znaczy ludzi cały czas przybywa, natomiast no, mamy nadzieję, że dla wszystkich jesteśmy w stanie pomóc, aczkolwiek wszelkie działania też zmierzają ku temu. Tutaj pracujemy razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żeby tych ludzi aktywizować, żeby po prostu jakoś... Wzięli sprawy w swoje ręce. Tak, dokładnie. Wzięli sprawy w swoje ręce, żeby nie wymagali aż takiej pomocy. A propos pracy, faktycznie Ukraina, mamy bardzo dużo Ukraińców tutaj w Białej. Oni też tutaj przychodzą po tą żywność, też są zakwalifikowani. Dodatkowo przychodzą do siedziby, gdzie otrzymują też pomoc, otrzymują pakiety higieniczne, pakiety żywnościowe, pakiety dla dzieci. Także ta pomoc jest cały czas w szerokim zakresie. Tak? Niedawno otrzymali karty KIK, każda rodzina na każdą osobę po 100 zł, gdzie mogli zrobić zakupy na podstawie tego bonu w sklepie KIK tutaj w Białej Podlaskiej. Uczestniczą też w programach gotówkowych, które proponuje PCK razem z Niemieckim Czerwonym Krzyżem. Jakby nie patrzeć, dużo osób widzę, nazwijmy to, samotnych, starszych, seniorów. Tak, bardzo dużo. To bardzo też jest jakaś... jakieś... Tak, jeśli chodzi o wizerunek PCK, no tutaj się trochę dużo tych działalności z naszej strony. Prowadzimy też na terenie Białej usługi, nie opiekuńcze, ale usługi asystenckie i usługę wytchnieniową, opiekę wytchnieniową. Zatrudniamy opiekunki, które opłacamy jako PCK, chodzą do podopiecznych. Opieka wytchnieniowa, po prostu wytchnienie dla rodzin, tak? Dla osób, które na co dzień opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Opiekunki przejmują na parę godzin opiekę nad niepełnosprawnym, a rodzina może w tym momencie odpocząć, pójść załatwić jakieś sprawy. I drugi program, asystent, gdzie opiekunki także chodzą, opiekunowie też, bo panowie też pracują jako opiekunki, bardzo dobrze sobie radzą. Zabierają podopiecznych do kina, pomagają załatwiać sprawy formalne, także asystują przy różnych takich czynnościach życiowych, że tak powiem. Dajemy już żywność trzeci rok i od początku pomaga nam Fundacja Kreacja Magia Rąk z Marcinem Lubańskim na czele, za co serdecznie dziękuję. Oczywiście zawsze pomocą służą seniorki z klubu Seniora Czas. Z tego miejsca chciałabym właśnie wszystkim serdecznie podziękować. No i tak jak mówiłam na początku, za udostępnienie magazynu panu Wojtkowi Chilewiczowi, prezydentowi Michałowi Litwinkowi.